Dzień dobry Państwu, Adrianna Klimaszewska. Witam w kolejnym odcinku cyklu Przysłowie. Dziś porozmawiam z Adamem Zawadą, szefem nowo powołanego zespołu do spraw klimatu przy Stowarzyszeniu Nowa Nadzieja, wiceprezydentem Wrocławia w latach 2018-2021. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry Panie Adamie. Dzień dobry. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że wydobycie w kopalni Turów ma zostać wstrzymane, wydobycie węgla brunatnego. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że zabezpieczenie TSUE, czyli właśnie ta decyzja, jest niesłuszna, niesprawiedliwa i niespodziewana. Czy naprawdę orzeczenie TSUE jest niespodziewane? Boże, wydaje się, że to jest niezwykle absurdalne, jeżeli rząd polski twierdzi, że przy tak ważnej kwestii dla polskiego systemu elektroenergetycznego, tak naprawdę dla każdego Polaka i dla każdej Polki, że to jest zaskoczeniem dla polskiego rządu, no to aż strach się bać, kto trzyma ster tego okrętu. Jeżeli przez ostatnie miesiące nie mamy ambasadora Polski w Republice Czeskiej, to widać, że nikt tym państwem nie zarządza. Ja, szczerze mówiąc, z przykrością patrzę na to, jak z braćmi Czechami się konfliktujemy przy niezwykle ważnej, nie tylko dla nas, ale także i dla nich kwestii. Przed tym problemem nie da się uciec i trzeba ten problem rozwiązać właśnie na poziomie dialogu, nie przez wsparciu TSUE, a w partnerskich relacjach, tak jak to drzewiej bywało. Naprawdę uważam, że z Czechami jesteśmy w stanie się dogadać i mam nadzieję, że premier Morawiecki w tej kwestii otrze oczy i znajdzie rozwiązanie w partnerskiej rozmowie. Dziwi, że mimo porozumienia paryskiego, które do 2030 roku zobowiązuje nas do dekarbonizacji, wciąż nie mamy działań, które miałyby do tego zmierzać. Zastanawiam się, czy Polskę stać dziś na to, żeby od węgla na stałe odejść. No wręcz odwrotnie, żeby to nie stać nas, żeby przy węglu zostać. Może posłużę się jedną daną liczbową, ona jest niezwykle obrazowa. W 2018 roku cena emisji, czy też zakup praw do emisji tony CO2 na rynku to było około 7 euro za jedną tonę emisji gazu w postaci CO2. Dziś, a sprawdzałem to chwilę temu, to jest około 54 euro za tą samą tonę. Trend jest niezwykle dynamicznie wzrostowy. Szacuje się, że do końca tego roku cena tony emisji może wynosić nawet 80-90 euro. W związku z tym za chwilę może się okazać, że więcej będziemy płacić za prawa do emisji niż za zakup tony węgla, co skazuje nas na po prostu niewydolny i niezwykle drogi system elektroenergetyczny w Polsce, co znacząco będzie wpływać na nasze życie, na życie pani, na moje, na każdego Polaka i każdej Polki, dlatego że to będzie dotyczyć całej strefy życia ekonomicznego nas wszystkich. Znaczy, może się okazać, że polskie przedsiębiorstwa po prostu są niekonkurencyjne i będą wypadać z rynku, zwłaszcza te ciężkie przemysły typu hutnictwo, bądź też w tych bardzo energochłonnych chemicznych zakładach. Także to są wyzwania, przed którymi nie da się uciec. My musimy znaleźć rozwiązanie tu i teraz i oczywiście oprócz tego, że ceny będą rosły, musimy pamiętać o tym, że od tego, w jaki sposób odejdziemy od węgla, w jaki sposób i jak szybko odejdziemy od spalania paliw kopalnych, zależy przetrwanie nasze i naszych bliskich. Ja mam takie wrażenie, że zwłaszcza po tym 2018 roku, czyli po COP-ie w Katowicach i po opublikowaniu specjalnego raportu IPCC, czyli Międzyrządowego Zespołu do Spraw Badania Klimatu przy ONZ-cie, zaszła pewna zmiana, także w świadomości społecznej ludzie się obudzili, zobaczyli, jak ważna jest kwestia zmian klimatycznych, zaczęto działać, powstał Extinction Rebellion, młodzieżowy strajk klimatyczny. Greta Thunberg bardzo jasno i mocno komunikowała w debacie publicznej rację młodych ludzi. My przed tym zjawiskiem już nie uciekniemy, musimy zacząć jak najszybciej odchodzić od spalania paliw kopalnych. We Wrocławiu na Dolnym Śląsku średnia temperatura jest o 2 stopnie wyższa niż ta sprzed ery przemysłowej. Czyli w momencie, kiedy ja się rodziłem, to były lata 80.,
temperatury prawie powyżej 30 stopni, prawie nie bywało ich. Znaczy one były sporadycznie, tak mniej więcej do 5. W 2019 roku ich było ponad 30, w 2020 również. Że to jest znaczący skok. Znaczy tutaj musimy się obudzić i wreszcie zacząć działać. Nic nas nie uchroni, jeśli sami się nie obronimy przed zmianami klimatycznymi. A co z osobami zatrudnionymi w kopalniach? Na przykład właśnie w kopalni Turowskiej, gdzie 3,5 tysiąca osób znajduje dziś zatrudnienie. To jest ogromne wyzwanie. Też bardzo często mówię o tym, że tą transformację energetyczną trzeba zestawić z obrazem z początku lat, albo tak naprawdę z całych lat 90., czyli z ogromną dynamiką zmian i na poziomie politycznym, ale przede wszystkim na poziomie społeczno-ekonomicznym. Wówczas staliśmy u progu transformacji i nie zdawaliśmy sobie do końca sprawy z tego, przed jakimi wyzwaniami stoimy. I dziś mam wrażenie, że możemy czerpać z tamtych doświadczeń. Możemy w sposób lepszy zarządzać tym procesem zmiany. Powinniśmy pamiętać o tym, że właśnie w Bogatyni, ale także w innych miejscach Polski, tam gdzie są zlokalizowane kopalnie, gdzie jest cały ciężki system, gdzie są elektrownie węglowe. Takich przemysłów jest jeszcze kilka. Musimy dokonać sprawiedliwej transformacji. To, że pani, ja i my możemy korzystać z energii elektrycznej, że korzystamy z niesamowitego dobra, że żyjemy w komfortowych warunkach, także cieplnych, ale też takich, powiedzmy, cywilizacyjnych, to jest nasz ogromny komfort. Ale musimy pamiętać o tym, że dzieje się to dzięki tym ludziom i musimy dokonać sprawiedliwej transformacji, obciążając nas wszystkich w miarę równym kosztem tą transformacją. I takie warunki, takie jakby tak proces zmiany widzi także Unia Europejska. Stąd bardzo głośne hasło sprawiedliwej transformacji i ogromnych środków finansowych, które właśnie w te dedykowane regiony, między innymi Polski, miały trafić. Kilka dni temu samorządowcy z subregionu Wałbrzyskiego pokazywali ich plan sprawiedliwej transformacji. Z ogromną przykrością patrzę na to, że takiego planu transformacji nie ma choćby Bogatynia, czy powiat zgorzelecki, czy powiedzmy szerzej tamten subregion. To jest katastrofa, to znaczy nie możemy chować w piasek naszych głów i unikać problemu. Powinniśmy ten problem postawić na stole, o nim rzetelnie, uczciwie rozmawiać z ludźmi, pokazując im, że ich nie zostawimy z tym procesem, bo są na to środki nie tylko rządowe, ale także europejskie, bo przed ogromnym problemem, ogromnym wyzwaniem transformacji nie uciekniemy. Jeśli zrobimy to mądrze, to jest nieduże prawdopodobieństwo, że będzie to z małym skutkiem dla tamtych społeczności lokalnych. I oby tak było. Co Państwo będą stawiać na stole jako zespół do spraw klimatu przy Stowarzyszeniu Nowa Nadzieja? No i oprócz zabierania głosu w tak ważnych kwestiach, jakie dzisiaj toczą się w debacie publicznej, my przede wszystkim w dyskusji, w tych pierwszych trzech, czterech dyskusjach ustaliliśmy, że w pierwszej fazie chcemy się skupić na trzech podstawowych priorytetach naszych działań. I tak pierwszy i najważniejszy element to jest edukacja klimatyczna. I tu nie chodzi mi tylko o to, aby pokazywać, jak ważne są zmiany klimatyczne i nie chcemy tylko przekonywać, że to jest fakt, bo cały czas jednak spora grupa społeczna w Polsce twierdzi, że to jest pewnego rodzaju mit. Czy wiadomo, jaka to jest grupa dzisiaj? W różne badania różnie to pokazują. Ja posłużę się takimi badaniami z 2020, gdzie około 24% osób stawia kwestie zmian klimatycznych jako jeden z podstawowych priorytetów naszych działań. To pokazuje, że strasznie dużo w tym obszarze się wydarzyło, bo kilka lat wcześniej to były znikome procenty na poziomie kilku procent. Nie mam niestety informacji, jak duża grupa kompletnie jest nieświadoma zmian klimatycznych. Wydaje mi się, że niestety też bardzo, bardzo duża. Edukacja. Edukacja. Ale wracając, czyli pierwszy najważniejszy akcent to edukacja. Oczywiście edukacja o tym, że zmiany klimatyczne są faktem i że one dotyczyć będą nas wszystkich, że dotkną każdego elementu naszego życia, zmienią znowu naszą ekonomię, wywrócą ją do góry nogami i najprawdopodobniej zmienią też system społeczno-polityczny panujący w Europie i być może na całym świecie. Więc to będzie potężny szok, jeżeli nie zaczniemy działać.
Ale chcemy też pokazywać dobre rozwiązania i edukować ludzi, pokazywać im, w jaki sposób sami mogą wpływać na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. I mamy jeszcze trzecią grupę, z którymi chcemy właśnie w sposób partnerski wymieniać się wiedzą. To są samorządowcy, to są decydenci, to są deweloperzy, to są spółdzielcy, czy też naprawdę zarządcy wspólnot mieszkaniowych i spółdzielcy, czyli wszyscy ci, którzy mają ogromny wpływ na proces zmian. Czyli dochodząc do wymiany wiedzy i stworząc taką platformę wymiany myśli, jaką jest Nowa Nadzieja, chcemy dać możliwość w sposób łatwy sięgania po nią i wdrażania już bezpośrednio w codziennych decyzjach, także tych biznesowych, czy też tych zawodowych, tak żeby jak najszybciej osiągnąć wielki, duży efekt mitygacyjny i adaptacyjny. Ale oprócz tych dwóch, czy tego pakietu działań edukacyjnych, my myślimy o tym, aby właśnie udostępniać decydentom dobre rozwiązania, konkretne, szybkie, możliwe do wdrożenia, tak żeby absolutnie nie tworzyć, nie musieć wymyślać już wymyślonych rzeczy. Ja obserwuję taki proces bardzo często rozmawiając z różnymi samorządowcami, przede wszystkim w Polsce, że ci sami ludzie pracują nad tym samym. Doszliśmy w pewnym momencie w gronie przede wszystkim wielkich metropolii w Polsce, że wymyślamy te same rzeczy, że lepiej jest połączyć siły i pokazać to, co każdy z nas ma, to nam przyspieszy proces dochodzenia do dobrych rozwiązań. Nie mamy czasu, tak jak powiedziałem, im szybciej dokonamy pewnych zmian, tym koszty tych zmian będą mniejsze. Dlatego baza wiedzy w kontekście adaptacji do zmian klimatu i w kontekście mitygacji, czyli ograniczania emisji gazów cieplarnianych, to będą bardzo ważne działania, w które chcemy się zaangażować w pierwszej kolejności. Czy w tym katalogu dobrych praktyk znajdą się jakieś praktyki z Wrocławia? Oczywiście. Myślę, że akurat mamy się czym chwalić. Jeżeli chodzi o mitygację, czyli tą sferę, w której samorządy, jakby można powiedzieć, dopiero startują swoimi działaniami, a na pewno startują z systemowym myśleniem i systemowymi działaniami w kontekście ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. No, we Wrocławiu wdrożyliśmy choćby mapę potencjału solarnego, która w sposób znaczący pokazuje, ułatwiający każdemu decyzję, gdzie należy panele słoneczne stawiać, na jakich dachach, gdzie ta efektywność energetyczna będzie największa. Ale również mamy bardzo fajny program, który najprawdopodobniej będzie wdrażany również w innych miastach. Jestem po takich rozmowach, dzieliłem się swoimi doświadczeniami. Tutaj mam na myśli zwolnienie z podatku od nieruchomości dla wszystkich posiadaczy odnawialnych źródeł energii. To jest bardzo łatwe narzędzie, stosunkowo niedrogie, dające taki bardzo fajny impuls do procesu zmian, żeby ci innowatorzy jak najszybciej zaczęli wdrażać dobre rozwiązania i w ślad za nimi pewnie pojawią się kolejne jednostki i ten proces po prostu przyspieszy. W kontekście adaptacji uważam, że akurat Polska ma bardzo dużo dobrych doświadczeń. Mamy 44 plany adaptacji miast do zmian klimatu. Należy te rozwiązania wrocławskie, między innymi Grogin, tych rozwiązań jest naprawdę dużo, nie chcę o nich mówić, po prostu zebrać i pokazać, tak, żeby po prostu absolutnie przyspieszyć proces zmian. Zgadzam się. I jak słyszę o dobrych wrocławskich praktykach, to również cieszę się podwójnie, ale mam też pewną wątpliwość, ponieważ Urząd Miasta prawdopodobnie nie przedłuży umowy z przewoźnikami kolejowymi, Polregio i kolejami dolnośląskimi. To niezwykle mnie martwi jako mieszkankę Wrocławia. Co pan o tym sądzi? No mnie również. Tym bardziej, że transport niskoemisyjny bądź zeroemisyjny jest niezwykle istotny. Jest to zapisane w dokumentach strategicznych, że będziemy musieli przejść na nawet strefy czystego transportu. Wynikało to również z ustaleń wrocławskiego panelu obywatelskiego. Chcę przypomnieć, że decyzje panelu są wiążące dla prezydenta Wrocławia. Więc jest to niejako, mówiąc wprost, działanie w spak wszystkim trendom. Ja mam nadzieję, że prezydent porozumie się z przewoźnikami i te umowy dalej będą obowiązywać. Szczerze mówiąc, to jest o tyle istotne, bo te umowy zostały już podpisane, więc mam nadzieję, że prezydent po prostu nie będzie się z nich wycofywać. Zostały podpisane na pierwsze pół roku, a na drugie chyba jeszcze nie, ale chciałabym jeszcze w tym miejscu, skoro już jesteśmy przy Wrocławiu, zacytować komunikat Biura Prasowego Urzędu Miasta ze stycznia tego roku, bo on jest dość wymowny i pokazuje, jak mocno zmieniło się postrzeganie transportu kolejowego we Wrocławiu. I to był taki komunikat. Uciążliwości społeczne i ekologiczne spowodowane przez transport samochodowy są najbardziej dotkliwymi czynnikami
obniżającymi jakość środowiska miejskiego. Kształtowanie zrównoważonej mobilności wymaga przede wszystkim priorytetu dla rozwoju transportu niesamochodowego. Dostaliśmy też dla takich działań delegację w ramach panelu obywatelskiego. Zagrożenie koronawirusem nie może zepchnąć na dalszy plan dążenia do ograniczenia emisji dwutlenku węgla, dlatego kontynuowany jest proces zachęcania mieszkańców do poruszania się po mieście środkami transportu innymi niż samochodowymi. Jakby ten cytat jest w punkt, prawda? No jest w punkt. Ach, mnie korci, żeby to porównać do tego, co robi rząd polski. To znaczy, no nie można zakrzywiać rzeczywistości. Jednocześnie zrywamy porozumienie z kolejami, jednocześnie podnosimy ceny biletów za przejazdy transportem publicznym we Wrocławiu, a w tym samym czasie pokazujemy komunikat biura prasowego, który de facto no, opisuje kompletnie inną rzeczywistość. Znaczy, to jest złe działanie. Przez kilka ostatnich lat mieliśmy dość duże sukcesy w kontekście odchodzenia od komunikacji samochodowej. Bardzo fajnie rosły nam statystyki w kontekście poruszania się po mieście rowerami. Widać, że stała się pewnego rodzaju moda na jeżdżenie rowerami. Również ta dziedzina no niestety idzie jakby w ostatnich latach, zwłaszcza ostatnim, w złym kierunku. My musimy utrzymać duży poziom inwestycji na to, aby sieciować ścieżki rowerowe, tak aby można było przejechać z punktu A do punktu B w sposób bezpieczny. To w znaczący sposób zwiększy dynamikę przesiadania się na ten środek transportu. Ale chcę powiedzieć jeszcze o innej rzeczy. W Polsce, zwłaszcza w tych dużych miastach, musimy myśleć o czymś, co zdefiniowane jest jako strefy czystego transportu. Jest ustawa, która de facto reguluje te obszary. W Polsce takich stref czystego transportu jest dokładnie jedna, bardzo niewielka w Krakowie. Natomiast w całej Europie jest ich już bardzo blisko przy plantach, generalnie bardzo niewielki kwartał. On został wprowadzony testowo. Zresztą Kraków ma taką politykę, że bardzo często w sposób ograniczony testuje różne rozwiązania. Także no tutaj również chciano spróbować wykorzystać pewne mechanizmy formalno-prawne, które dała ustawa, ale no jest to na pewno bardzo, bardzo ułomne. No i wymagające zebrania, no takiej ewaluacji wprowadzenia w przyszłości. My również mamy w tym obszarze wyniki panelu obywatelskiego. No i tutaj również jest rekomendacja jednoznaczna. Musimy wprowadzić strefy czystego transportu. Jak ona będzie wyglądać? Czy to będzie ograniczenie do, powiedzmy, wjazdu do centrum tylko dla posiadaczy samochodów elektrycznych? Czy to będą samochody hybrydowe? Czy to będą wszystkie te, które mają standard spalin lepszy niż na przykład Euro 4, czy muszą mieć Euro 6? To zależy bardziej od decydentów. Natomiast ewidentnie od takiego trendu odejść się nie da. Musimy oddychać czystym powietrzem, musimy mitygować emisji gazów cieplarnianych, musimy w znacznie lepszy sposób zarządzać komunikacją miejską i transportem w mieście, żebyśmy nie stali w korkach. Ja chcę przypomnieć, że Wrocław jest jednym z najbardziej zakorkowanych miast w Europie. Coś z tym trzeba zrobić i wydaje mi się, że wybudowanie dwóch linii tramwajowych niestety nie wystarczy. Panie Adamie, na sam koniec, dlaczego zajmuje się Pan zmianami klimatycznymi? Motywacje. Tak. Pani co, to jest tak, że mam wrażenie, że to z powodu świadomości. Pamiętam, jak jeden z podcastów Marcina Popkiewicza pokazałem w trakcie wakacji mojej żonie. Ona nie mogła w to uwierzyć, jak mało mówi się o zmianach klimatu i jak ogromne wyzwanie stoi przed nami. Pamiętamy lata 90., jak mocno dotknęły one nasze życie. To, co czeka nas w najbliższych 30 latach, jest czymś znacznie mocniejszym. Mało kto pamięta, że kryzys migracyjny wywołany migracją właśnie ludzi z Azji, przepraszam, z Bliskiego Wschodu i z tej Afryki subsaharyjskiej, 2015-2014 rok, arabska wiosna, że one były wywołane tak naprawdę właśnie kwestią zmian klimatycznych. Tak, to ogromną są suszą, klimatyczne. Tak, ogromną suszą, która była w 2007 roku w tamtym rejonie świata. Tamta susza sprawiła, że masa ludzi ze wsi przeniosła się do miast. Wywołało to mnóstwo napięć wewnętrznych w tamtych społeczeństwach. No, doprowadziła do wybuchu arabskiej wiosny, do wojny w Syrii, do wybuchu powstania, czy tak naprawdę powstania ISIS.
I to wszystko sprawiło, że około 5 milionów ludzi zaczęło nagle napierać na Europę. To wywołało kryzys w Unii Europejskiej, ale także w niektórych demokracjach europejskich. Chcę powiedzieć, to było 5 milionów ludzi. To, co nas czeka, to migracja około 1/3 osób tamtego regionu. Czyli około 120-150 milionów ludzi. To dziś widać bardzo dosadnie, w jaki sposób Stany Zjednoczone, jeszcze za Trumpa, starały się radzić sobie z migracją klimatyczną. Ten efekt dokładnie dotyczy każdego kontynentu i my musimy sobie z tym poradzić. Jeżeli nie ograniczymy emisji gazów cieplarnianych, to nasze pokolenie to będzie ostatnim pokoleniem, które żyło lepiej niż nasi rodzice, gdzie nasz standard życia jest lepszy niż naszych rodziców. Mam niestety, patrząc na moje kilkuletnie dzieci, duże zmartwienie, z którym mam nadzieję, że jeszcze jestem w stanie coś zrobić. Mam nadzieję, że ten hasło czy ta przepowiednia, że im będzie się żyło gorzej niż nam, że uda nam się przed tym uchronić. My dziś musimy zacząć działać. I właśnie po to jest zespół do spraw klimatu w Nowej Nadziei. Jestem bardzo pozytywnie nastawiony, ponieważ naprawdę niesamowita energia, fajni ludzie z różnych środowisk, nie tylko ze środowisk naukowych, politycznych, ale przede wszystkim też tych aktywistów klimatycznych, no i bardzo, bardzo praktycznych przedsiębiorców, którzy od razu są w stanie proponować konkretne rozwiązania. Mam nadzieję, że będziemy mieli duży wkład w popularyzowaniu wiedzy i tak naprawdę przeciwdziałaniu zmianom klimatu w Polsce i na świecie. Moim i Państwa gościem był Adam Zawada. Bardzo dziękuję. Dziękuję.